be. Rzuć. Or not to be. Albo nie rzuć. That's oto jest question. Pytanie. John Wick, 2019. A, w dupie tam. Kurde. Zajebasz to. A tak na serio, czy zastanawialiście się kiedyś, co skrywa w swoim składzie ta mała przekąska? Pamiętam z czasów dzieciństwa gumy Git czy Turbo. Żuło się codziennie. Najpopularniejsze słodycze młodości. W tej kwestii można śmiało powiedzieć, że poza znacznie szerszą ofertą gum o przeróżnych smakach, nic się nie zmieniło. Producenci oczywiście znacznie ulepszyli receptury, dzięki czemu gumy utrzymują swój smak dłużej. Nie są kaloryczne, nie zawierają cukru, kolorują języki i takie tam. Wszystkie te cechy mają wpływać na konsumentów i zapewne tak jest. Jednak czy może się to odbywać kosztem naszego zdrowia? Bo chyba nie myślicie, że te wszystkie udoskonalenia pochodzą z naturalnych środków, co? Ale o tym później. Skupmy się najpierw na pozytywnych skutkach rzucia gumy, bo takie też są. Wśród zalet w większości znaleźć możemy korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Zacznijmy od tego, że rzucie gumy łagodzi stres i koi nerwy. Podczas rzucia gumy zajmujemy nasz mózg na tyle, że możemy się zrelaksować i uspokoić. Więc jeśli jesteście w trudniejszej sytuacji życiowej, czy macie jakąś stresującą pracę, jak najbardziej guma was uspokoi. A to wpłynie także korzystnie na waszą koncentrację, bowiem mózg zajęty rzucią gumy i pracą nie będzie się rozpraszał innymi rzeczami. Ponadto guma zwiększa częstotliwość pracy serca, co znacznie poprawia dotlenienie naszego organizmu. A jak wiadomo, dotleniony mózg pracuje sprawniej, więc łatwiej wszystko zapamiętujemy. Ponoć guma pomaga zrzucić zbędne kilogramy, ponieważ posiada niewiele kalorii, a możemy nią zastąpić inne przekąski, po które sięgamy. Pomaga także oszukać nasz mózg, dzięki czemu nie odczuwamy aż tak głodu. Poza tym podczas rzucia gumy zmuszamy do pracy mięśnie szczęki, wykonując nimi ciągły ruch, spalając tym samym kalorie. Niewiele, bo około 10 kalorii na godzinę, ale to zawsze coś. Macie problem z rzuceniem palenia? W tej kwestii rzucie gumy to naprawdę świetne rozwiązanie, bowiem sięganie po papierosa możemy zastąpić sięganiem po gumę, a samo palenie rzuciem. Nie wspominając już nawet o tym, że na rynku pojawiło się sporo gum, które zawierają w swoim składzie nikotynę, dzięki czemu zaspokoimy nasz głód nikotynowy. Całkiem śmiało możemy powiedzieć, że jest to dobre rozwiązanie na rzucenie palenia. I na tym kończymy materiał reklamowy. O. No? Co? Ale jak to na mnie zapłacili? W takim razie lecimy dalej z materiałem. I zanim przejdziemy do składu gumy, sprawdźmy, jakie niekorzystne działania wywołuje już samo ich rzucie. Zacznijmy od tego, że pomimo iż rzucie gumy działa na nas uspokajająco, to sam proces rzucia jest sporym wysiłkiem dla mięśni twarzy. Jest to także duże obciążenie dla stawu skroniowo-żuchwowego, co może skutkować bólami głowy czy żuchwy. Ale to niewielki problem, bo częste rzucie gumy może prowadzić także do przerostu mięśni twarzy. Mało tego, wiele osób ma tendencję do rzucia gumy tylko jedną stroną szczęki, co przyczynić się może nawet do asymetrii twarzy. Sami widzicie, z rzuciem jak z polityką, prawica, lewica, a prawda czasem jest gdzieś po środku. Skoro jesteśmy przy jamie ustnej, to warto pamiętać, szczególnie osoby, które jeszcze są posiadaczami plomb adamantowych, amalgamatowych, bowiem te właśnie wypełnienia zębów zawierają w swoim składzie rtęć, która w niewielkich ilościach uwalnia się do organizmu. Istnieją naukowe dowody stwierdzające, iż rzucie gumy przyspiesza proces uwalniania się pary rtęci do organizmu w znacznym stopniu. Więc jeśli jesteście namiętnymi żyjkami, proponuję wymianę owych wypełnień na białe plomby. A jeśli nie macie hajsu, to na dziury. Zawsze to zdrowiej. Jeśli żujecie gumę po posiłku, aby zapobiec próchnicy, to nie polecam robić tego gumą zawierającą cukier, bo to istna kąpiel w cukrowym roztworze dla waszych zębów. Czyli zamiast zapobiegać, wręcz załatwiacie sobie próchnicę. Mamy do dyspozycji oczywiście produkty bezcukrowe, jednak nie należy zapominać, że producenci w takich wyrobach muszą sięgać po zamienniki, takie jak na przykład szkodliwy aspartam. Ale o tym później. Jednak nie tylko cukier czy jego zamienniki mogą szkodzić naszym zębom. Gumy bowiem zawierają także kwaśne aromaty mogące powodować erozję, która jest procesem odwapnienia zębów.
w efekcie, powodującą ich rozpuszczanie. Kolejnym etapem jest przewód pokarmowy. I tutaj życie gumy daje sygnał naszym organizmom, że będzie dostarczony pokarm, co powoduje zwiększenie wydzielania enzymów i kwasów trawiennych. Jest to na tyle niebezpieczne, że nadmierne korzystanie z gum powoduje nadprodukcję kwasu żołądkowego, co może powodować zgagę czy refluks. W najgorszym przypadku skutkować nawet wrzodami żołądka. Warto pamiętać, że przy rzuciu gumy dochodzi do połykania większej ilości powietrza, co poza drobnostkami takimi jak ból brzucha, wzdęcia czy gazy, przyczynić się może nawet do powstania zespołu jelita drażliwego. Bruksizm, czyli nocne zgrzytanie zębami wskutek właśnie przerostu mięśni twarzy. Jeśli zauważyliście taką dolegliwość u waszych pociech, nie lekceważcie tego, bowiem może to doprowadzić nawet do zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego. Na koniec zostawiłem końcową drogę ujścia naszej przygody. Rozwolnienie, bowiem obecność w gumie słodzików takich jak sorbitol czy ksylitol, kiedy żujemy więcej niż 3 czy 4 drażetki, organizm może odczuć ich nadmiar i w rezultacie zmusić nas, w dobrze znany nam sposób, do pozbycia się tego nadmiaru. Smacznego! Na tym zakończymy obradowanie nad niekorzystnymi działaniami rzucia gumy. I dobierzemy się do jej składu. Manitol, sorbitol, glicerol, acesulfam K, sukraloza, BHA, aspartam, ksylitol. Brzmi apetycznie? Nie? A powinno. Na początek sorbitol. W składzie możemy go znaleźć pod symbolem E420. Jest to syntetyczna substancja słodząca, alkohol wielowodorotlenkowy wytwarzany z przetwarzania glukozy. W przyrodzie występuje w owocach takich jak jabłka czy winogron. Pełni on funkcję stabilizującą, utrzymuje wilgoć, a także pełni funkcję wypełniającą czy słodzącą. Poza gumami stosuje się go w przemyśle spożywczym, głównie przy wyrobach cukierniczych, w czekoladach, cukierkach, lizakach. Znajdziemy go również w suszonych owocach, sosach, musztardach, likierach czy w mrożonych rybach. Jeśli chodzi o jego szkodliwość, powinny go unikać kobiety ciężarne, karmiące oraz dzieci. Zbyt duże spożycie tej substancji może powodować bolesne skurcze jelit, wzdęcia oraz biegunkę. Może nasilać także objawy zespołu jelita drażliwego. Ponadto przez podwyższony poziom cukru w organizmie może uruchomić szlak przemian, w których glukoza zostaje przekształcona do sorbitolu, a ten odkłada się w soczewce oka, powodując zaćmę. Ale na zaćmę możemy polecić inne środki. Następny składnik, glicerol. Jest to kolejna substancja słodząca oraz utrzymująca wilgoć. W naturze stanowi składnik wszystkich tłuszczy. Pełni również funkcję wiążącą. W przemyśle stosowany przede wszystkim w wyrobach cukierniczych, zwłaszcza w czekoladzie, ale również w piankach czy właśnie gumach do rzucia. Poza spożywką znajdziemy go również w produktach chemicznych, w pastach do zębów, płynach do higieny jamy ustnej, w mydłach czy kremach do rąk i twarzy, perfumach czy pomadkach. Oczywiście ten środek w niewielkich ilościach uznany jest za nieszkodliwy. Jeśli jednak chodzi o przemysł spożywczy, to nadmierne jego spożycie może obniżać koncentrację, zaburzać funkcjonowanie serca oraz żołądka, obniżać płodność, a także powodować wahania stężenia cukru we krwi. Przez co szczególnie powinni go unikać diabetycy. Kolejny składnik, ksylitol, ukrywający się pod symbolem E967. Jest to kolejna substancja słodząca, otrzymywana z odpadów przemysłu drzewnego. Najczęściej pozyskiwana z brzozy. Ma działanie przeciwpruchnicze i jest zalecany dla diabetyków, ponieważ jest metabolizowany przy niewielkim udziale insuliny. Maksymalna dawka ksylitolu dla osób dorosłych to 50 gramów. Jednak w przemyśle stosuje się ją według zasady quantum satis, czyli najmniejszej ilości potrzebnej do osiągnięcia celu technologicznego. Znajdziemy ją głównie w przemyśle cukierniczym, w gumach do rzucia, ale także w sosach czy musztardach oraz w niektórych suplementach diety. U ludzi może on powodować biegunkę czy wzdęcia. Jednak jeśli macie psy, musicie uważać na pozostawione w zasięgu czworonogów gumy, bo w przypadku psiaków, nawet w niewielkiej ilości, środek ten może powodować uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć. Lecimy dalej. Sukraloza, znana także jako E955. Kontrowersyjna, syntetyczna substancja słodząca, otrzymywana z sacharozy. Jest około 600 razy słodsza od białego cukru. Nie pozostawia nieprzyjemnego smaku i jest odporna na podgrzewanie. Uznana za substancję bezkaloryczną, szeroko używana w przemyśle spożywczym, głównie w produktach typu light, napojach bezalkoholowych i słodyczach. Obecnie sugeruje się, że może wpływać niekorzystnie na metabolizm oraz florę jelitową. Przyczynia się do zwiększenia ryzyka chorób serca czy cukrzycy typu drugiego. Najwięcej kontrowersji jednak wywołuje stosowanie jej w produktach typu light i promowanie jej jako sposobu na odchudzanie, ponieważ mimo tego, że sama nie dostarcza nam żadnych kalorii, a pozwala spożywać słodkie rzeczy, to jednak z tym odchudzaniem nic bardziej mylnego.
Wykazano bowiem, że długoterminowo nie powoduje ono obniżenia spożywania kalorii i nie sprzyja odchudzaniu. A nawet wręcz przeciwnie. Nasz mózg bowiem przyzwyczajony jest, że razem z cukrem dostarczamy energię pochodzącą z prostych węglowodanów. Zatem podobnie jak w przypadku cukru, pobudzone zostają receptory słodkiego smaku i rozpoczyna się cała masa reakcji, jak w przypadku spożywania cukru. Co za tym idzie? Organizm czeka na dostarczenie energii, co jednak w przypadku słodzika nie następuje. Więc zaczyna działać mechanizm, który wywołuje głód kalorycznych posiłków. Twierdzi się zatem, że powoduje ona wręcz wzrost masy ciała, a już na pewno nie pomaga schudnąć. Przejdźmy do większego kalibru. Acesulfam K, znany pod symbolem E950. Najbardziej kontrowersyjna substancja słodząca zaraz po aspartamie. Jest prawie 200 razy słodszy od białego cukru, chętnie stosowany przez producentów żywności, głównie przez odporność na wysokie temperatury. A w tym przypadku nie pozostawia specyficznej goryczki, jak właśnie w przypadku aspartamu. W całości wchłaniany jest do układu pokarmowego, a dalej w niezmienionej postaci wydalany z moczem. Przeszedł odpowiednie badania dopuszczającego do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych oraz całej Unii Europejskiej. Jednak nie oznacza to, że nie wykazuje żadnej szkodliwości na ludzki organizm. Już przy samej jego produkcji stosuje się rakotwórczy rozpuszczalnik, chlorek metylenu, przez co produkcja jest wątpliwa, jeśli chodzi o neutralność na zdrowie człowieka. Acesulfam podejrzewa się, że może powodować uszkodzenia DNA, nadpobudliwość oraz bóle głowy. Mimo iż działanie rakotwórcze na organizm człowieka nie zostało potwierdzone, to wielu naukowców go nie wyklucza. W nadmiernych ilościach może być odpowiedzialny za problemy żołądkowe, negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, nerek i wątroby. Może mieć również niekorzystny wpływ na wzrok. Twierdzi się, że w dalszym ciągu nie jest wystarczająco przebadany, a sam acesulfam nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, ze względu na potencjalnie szkodliwy wpływ na zdrowie dziecka. Swoją obecnością w składzie zaszczycił nas również butylohydroksyanizol, w skrócie BHA. Znany jest pod symbolem E320. To już nie jest tylko kontrowersyjna substancja, czy mogąca wywołać niepożądane skutki w przypadku nadmiernego stosowania. Jest to po prostu mocno szkodliwy środek, który nie bez powodu przez władze Unii Europejskiej w przyszłości ma zostać ograniczony w użyciu, a w przypadku żywności dla dzieci został on całkowicie zakazany. Czy aby na pewno? Nie chcę was straszyć, ale tę właśnie substancję osobiście znalazłem chociażby w składzie na opakowaniu gum Orbit dla dzieci. Ale o tym fakcie pod koniec. Jest to tym razem syntetyczny przeciwutleniacz, który stosuje się w tłuszczach, olejach, ciastach w proszku, mleku w proszku, gumach do żucia, suszonym mięsie, produktach zbożowych, suplementach diety, koncentracie pomidorowym, a także w kosmetykach, na przykład w szminkach. Może powodować reakcje alergiczne, pokrzywkę, senność, katar sienny, ból głowy, a nawet astmę. Ale to nie wszystko. Wywołuje zmęczenie i szkodliwie wpływa na nerki, wątrobę, tarczycę i żołądek. Także na płodność, ponadto wykazuje właściwości kancerogenne i teratogenne, a w połączeniu z witaminą C może prowadzić do wytworzenia wolnych rodników, czyli do uszkodzenia DNA. Ostatnim składnikiem, jaki chciałbym wam przedstawić, jest aspartam. Zdecydowanie najbardziej znienawidzony słodzik, jaki znajdziecie na rynku. Jeśli miałbym dokładnie opisać tę substancję, to musielibyśmy się cofnąć do roku 1965, kiedy to został wynaleziony. Ale to spora ilość informacji do przeanalizowania, a tym samym temat na odrębny materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście materiał o mrocznej historii aspartamu. A tak pokrótce, aspartam jest substancją słodzącą, nie występującą naturalnie w przyrodzie. Produkowany z genetycznie modyfikowanych bakterii E. coli, a tak bardziej dokładnie, to z produktów przemiany materii E. coli. Prościej mówiąc, odchodów bakterii E. coli. Jeśli tak, to możemy określić, bo wiadomo, że bakterie nie mają układu pokarmowego. Aspartam składa się z trzech związków chemicznych. Kwasu asparaginowego, fenyloalaniny i metanolu, które działają synergicznie. Wspólnie są bardziej toksyczne niż każda z osobna. Szczególnie szkodliwy jest właśnie ten ostatni, metanol. Przekształca się on bowiem w organizmie na kwas mrówkowy oraz rakotwórczy formaldehyd. Metanol balsamuje żywe tkanki i uszkadza DNA. Może to powodować chłoniaka, białaczkę czy inne formy raka. Podobnie jak cała reszta słodzików, nie dostarcza organizmowi energii, co przekłada się wzrostem łaknienia kalorycznych posiłków. Aspartam w około 40% składa się z kwasu asparaginowego, który ma zdolność przekraczania bariery krew-mózg, a kiedy mamy do czynienia
z jego nadmiarem. Komórki mózgowe są zalewane nadmiarem wapnia, co z kolei przyczynić się może do uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci tych komórek. W skrajnych przypadkach kwas asparaginowy może wywoływać różne stany neurologiczne, takie jak padaczka czy choroba Alzheimera. Dlaczego producenci korzystają z tego typu substancji? Czy to przez brak wiedzy na temat ich szkodliwości? Czy celowo dla zysku, bo są tańsze w produkcji? A może to celowy zabieg depopulacji? No to przebrnęliśmy jakoś przez te wszystkie chemikalia. Oczywiście w gumach występuje ich o wiele więcej, w zależności od producenta, rodzaju etc. Niemniej jednak przedstawiłem tylko te, które uznałem za warte waszej uwagi. Osobiście nie mam potrzeby się odchudzać, na chwilę obecną nie mam również zdiagnozowanych chorób oraz nie cierpię na cukrzycę. Pomysł na ten materiał nasunął mi się sam, kiedy poczytałem trochę o oleju palmowym i chciałem go usunąć ze swojej diety. Ściągnąłem w tym celu ciekawą aplikację Zdrowe Zakupy i m.in. sprawdziłem skład gumy Orbit dla dzieci. Zdziwiło mnie wtedy, jak wiele substancji, które znalazłem w składzie, kończyło się podsumowaniem niezalecane dla dzieci. Rozumiem, że świat nie jest idealny i dla zysku ludzie są w stanie zrobić prawie wszystko. Ale na miłość boską, ten produkt jest skierowany celowo do dzieci. Swoim kolorem, nazwą czy słodkim smakiem. Przeglądając materiały, znalazłem całkiem sporo komentarzy typu: w takim wypadku to nic nie powinniśmy jeść, bo wszędzie jest chemia. Jakbym miał tak wszystko sprawdzać, to zakupy robiłbym pół dnia. Czy skoro te składniki znajdują się w gumach, to znaczy, że nie są szkodliwe albo jest ich niewielka ilość. Oczywiście można przyjąć taki punkt widzenia, kierować się dewizą: wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę. Oczywiście jest to prawda, jeśli stosuje to w pełni świadoma osoba, która rozumie, jakie konsekwencje niesie za sobą nadmiar pewnych substancji. Jesteś dorosły? Rób co chcesz. Nawet mimo faktu, że na opakowaniu gum do rzucia nie znajdziesz gramatury poszczególnych substancji. Ale w tym szczególnym przypadku chodzi o dzieci. A różne są sytuacje, nie zawsze jesteśmy w stanie je kontrolować. W naszych czasach sklepy są na każdym rogu. Dzieci mają kieszonkowe, a jeśli nie mają, to kupi kolega. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, a właśnie po gumy najchętniej sięgają dzieciaki. Jak myślicie, czytają skład? Żują gumy z umiarem? A może potrafią dwie paczki gum zużyć w godzinę? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Wracając do bezpiecznych dawek, to powiecie może, że gumy nie przekraczają dziennej dawki któregokolwiek ze składników. No okej, okay. A co w przypadku, kiedy ten składnik znajduje się także w pieczywie, które spożywasz na śniadanie, w napojach gazowanych, batonach i w gumie? Zgadzam się, że nie można wszystkiego kontrolować i żyć w ciągłym strachu, ale wystarczy poświęcić naprawdę po godzince dziennie przez kilka dni i sprawdzić, co takiego znajduje się w naszej lodówce. I poszukać zdrowszych zamienników, bo takie również istnieją. To nic nie kosztuje. Pamiętajcie, że to wy w większości odpowiadacie za to, co jedzą wasze dzieci i na co im pozwalacie. Więc warto już dziś wyrobić w nich dobre nawyki, żeby zdrowsi byli w przyszłości. Wiecie, że nawet w paście do zębów dla dzieci jest informacja na temat szkodliwości fluoru i konieczności skonsultowania się z lekarzem w przypadku suplementowania się fluorem z innych źródeł. A fluor także znajdziemy w innych produktach, nie tylko w paście. Napiszcie nam koniecznie, co o tym temacie myślicie. Może macie jakieś ciekawe sugestie, których w materiale nie poruszyłem. A może się ze mną nie zgadzacie? Sprawdźcie także ten materiał, aby zobaczyć, jakie firmy współpracowały z agresorem podczas II wojenki, a mają się dobrze za naszej kadencji. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Adieu.